Kazimir Staszek. Był dobrym źródłem informacji na temat kilku pomniejszych spraw, jakie prowadziłem w tym mieście. Witaj, przyjacielu. A, pan MacPherson, jak się pan ma w ten mroczny wieczór? Nie narzekam. A jak się miewa mój ulubiony mundurowy? Jeśli nie liczyć oka i tego potwornego mordu, to wszystko jest super. Skąd ta śliwa? Śliwa? Podbite oko. Kto panu to zrobił? O, wczoraj wieczorem aresztowałem jednego mężczyznę i z niewyjaśnionych przyczyn moje oko uderzyło jego wielką pięść. Dostał pan cios znikąd? Coś w tym stylu. Mój partner nie zdążył mnie ostrzec. Wszystko stało się tak szybko. Pomagałem właśnie kobiecie i odwróciłem się, żeby zobaczyć, czy z partnerem wszystko w porządku. I wtedy właśnie... Bum. Następne, co kojarzę, to jak ocknąłem się na chodniku. A co takiego zrobił ten mężczyzna, żeby zasłużyć sobie na pańską niepodzielną uwagę? Napastował młodą kobietę. Poprosiłem, żeby przestał. Wtedy właśnie sytuacja wymknęła się spod kontroli. Policja wciąż poszukuje tego zwierzęcia. Ostatnimi czasy robi mi się trochę nerwowi na widok mężczyzny napastującego młodą kobietę. To zrozumiałe. Jak rozumiem, nie ma pan dla mnie nic nowego? Obawiam się, przyjacielu, że tym razem nic nie mam. Wszyscy są mniej lub bardziej zagubieni. A mógłbym jednak zadać panu kilka pytań? Jasne, że tak. Od jak dawna to trwa? Zaczęło się jakieś 3 tygodnie temu. Nie słyszał pan o tym wcześniej? Nie, nie było mnie tutaj. Dopiero co wróciłem. Prowadziłem śledztwo poza miastem. Ktoś zadzwonił i zapytał, czy nie mógłbym wrócić i pomóc. A, tak. Przepiękna panna Ida Skaliczkowa, jak mniemam. Zgadza się. Martwi się o swoje przyjaciółki. Powiedziałem jej, że zobaczy, co da się zrobić. Kto jest pańskim nowym szefem? Inspektor Jiří Skalnicz. Na czas śledztwa przydzielono mu tę dzielnicę. Ma dobrą reputację, ale raczej nie dzieli się z nami tym, co wie. Większość zatrzymuje dla siebie. Co takiego? Nie ufa wam? Szczerze mówiąc, nie wiem. Może uważa nas za niekompetentnych, czy coś w tym stylu? Może. Ale musiałby być idiotą, żeby tak uważać. Ależ dziękuję, przyjacielu. Ciała wszystkich ofiar zostały tak porzucone? No tak mi się wydaje, ale jak już mówiłem, nie mam zbyt wielu informacji na ten temat. Nie było żadnych świadków? Nie, nigdy. To martwiło mnie najbardziej. W jaki sposób morderca przemieszczał się po ulicach niezauważony? Cóż, nie przeszkadzam już w pracy. Muszę zresztą spotkać się z klientką. Dziękuję za pański wkład. Nie ma za co. Proszę na siebie uważać. Będę. Tak, w ogóle to wiem, co może pomóc na podbite oko. Co? Zanim położy się pan spać, proszę zjeść co najmniej 2 pomarańcze, a na oko położyć ciepły kompres. I tak przez 2 albo 3 dni. Powinno się szybko zagoić. Niech mi pan zaufa, to działa. Niewierni mężowie wiele razy dostarczali mi takich ozdób. Dziękuję. Muszę spróbować. Moja Ida. Najlepsze nogi w całej Europie Wschodniej. Jest moim aniołem i miłością mego życia. Poznałem ją w trakcie drobnego śledztwa. Tańczyła kiedyś w miejscowym kabarecie. Była związana z żonatym mężczyzną, którego śledziłem. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Ej, wystrojona jak laleczka. Cześć, kochanie. Nie lubię, jak tak na mnie mówisz. Nie nazwałem cię laleczką, ja tylko powiedziałem, że... Nieważne, przepraszam. To dobrze, a więc rozmawiałeś z tym bezużytecznym inspektorem? Owszem. Nie powiem, żebym wiele skorzystał na tej rozmowie. Pomożesz nam? Jasne, że tak. A były jakieś wątpliwości? Nie, ale nigdy nic nie wiadomo. Kiedy chcesz wszystko ustalić? Teraz czy później? Nie, Ido. Nie chcę pieniędzy. Bzdury. Przyjmiesz nasze pieniądze. Ile to będzie kosztować? Okej, słuchaj. Ustalimy wszystko po zakończeniu śledztwa. Może być? Obiecujesz? Będziemy się czuły urażone, jeśli nie przyjmiesz od nas pieniędzy. I co miałem zrobić? Zedrzeć pieniądze z tych kobiet? To była ostatnia rzecz, o jakiej bym pomyślał. Obiecuję. Przedstawię wam rachunek, jak sprawa dobiegnie końca. Ta, jasne.
Jak miała na imię? Kto? Ofiara? Ach, nazywała się Franciszka. Była dla ciebie kimś bliskim? Nie tak jak dla Mileny, ale owszem, znałam ją. Wspominała kiedykolwiek o jakimś stałym kliencie albo o kimś wyjątkowym? Nic mi o tym nie wiadomo. Myślisz, że mogę zadać Milenie kilka pytań? Chyba tak, zapytam ją. Milena? Tak. To jest mój przyjaciel, ten, o którym ci opowiadałam. Przybył tutaj, żeby pomóc nam w schwytaniu człowieka, który za to wszystko odpowiada. Mógłby ci zadać kilka pytań odnośnie Franciszki? No dobrze. Zaczekam na ciebie na górze, okej? Okej, na razie. Witam, pani Mileno. Nazywam się Gus MacPherson. Jestem tutaj, bo chcę dopilnować, żeby to się już nigdy nie powtórzyło. Dziękuję panu. Mało kto chce pomagać takim kobietom jak my. Mogę pani zadać kilka pytań na temat Franciszki? Tak, oczywiście. Od jak dawna znała pani Franciszkę? Od dawna. Poznałyśmy się w sierocińcu jako małe dziewczynki. Jej rodzice zginęli w potwornym wypadku. Stałyśmy się sobie bardzo bliskie. Razem opuściłyśmy sierociniec i już nigdy tam nie wróciłyśmy. Nigdy nie lubiłyśmy sióstr. Od tamtej pory starałyśmy się jakoś przeżyć na ulicy. Zmieniałyśmy miasta, ale wciąż wracałyśmy tutaj. Czy Franciszka wspominała o kimś nowym albo wyjątkowym? Nie. To nie było w jej stylu. Franciszka bardzo rzadko przyjmowała nowych klientów. Miała regularne wizyty i w zupełności mogła z nich wyżyć. Zupełnie obcych mężczyzn przyjmowała tylko wtedy, gdy naprawdę była w potrzebie. To Apolina jest bardziej taka, co chwilę ma nowego, bogatego klienta. Czy Franciszka miała jakiegoś klienta, który był wobec niej brutalny? Nie. Przyjmowała tylko tych, którym ufała. A pani? Miała kiedykolwiek jakieś problemy z klientami? Nie. Ja jestem taka jak Franciszka. Przyjmuję tylko stałych klientów. Jeżeli wychodzę na ulicę, to tylko po to, żeby dotrzymać przyjaciółkom towarzystwa. Czy któraś z pozostałych ofiar była dla pani bliska? Z jedną przyjaźniłyśmy się obie, Franciszka i ja. Na imię miała Aneszka. Nie znaleziono jej. Jednego dnia po prostu zniknęła. Kompletnie nie wiemy, co się z nią mogło stać. Resztę znałam tylko tak, jak zwykłe koleżanki z pracy. Czy Aneszka skarżyła się na któregoś z klientów przed tym, jak zniknęła? Może w ogóle mówiła o odejściu? Wszystkie mówimy o odejściu. Któż by chciał żyć w ten sposób? Nigdy się na nic nie skarżyła. Aneszka była jak Apolina. Przyjmowała wielu klientów. Często opuszczała miasto, ale zawsze wracała ze złamanym sercem. Mam nadzieję, że znalazła sobie kogoś i rzuciła już to miejsce. Gdzie mogę znaleźć tę Apolinę? Zazwyczaj pracuję w parku. Mało której z dziewcząt wolno do niego wchodzić. Bardzo pilnuje swojego terenu. Tak zresztą o nim mówi. Franciszka i ja mogłyśmy tam wchodzić, bo Apolina wiedziała, że nie brałyśmy obcych i miałyśmy głównie stałe wizyty. Aneszka była dobrą przyjaciółką Apoliny, więc ona również mogła tam wchodzić. Tak więc w parku wszystkie dotrzymywałyśmy sobie towarzystwa. Może Apolina wie, gdzie jest Aneszka. Ja nie mam pojęcia. Dziękuję, że zechciała pani odpowiedzieć na moje pytania. Rozmowa z panią była dla mnie prawdziwą przyjemnością, nawet w tak niesprzyjających okolicznościach. Pana również miło było poznać, pani MacPherson. Dziękuję też za to, że próbuje nam pan pomóc. Próbuję. Jeszcze nawet nie zacząłem. Jeśli będę miał jeszcze jakieś pytania, jak mogę się z panią skontaktować? Zwykle jestem w parku. Jeszcze raz dziękuję. Ida jest jak anioł, który zstąpił na ziemię. W życiu nie spotkałem bardziej uroczej osoby. Ja wręcz wierzę, że w jej ciele nie ma miejsca na gniew. Nawet przy koszmarze, jaki musiała przeżywać w dzieciństwie.
Była regularnie molestowana przez ojczyma. Ida jest zawsze serdeczna i zawsze chce pomagać otaczającym ją ludziom. To właśnie dlatego mnie wynajęła, żebym spróbował pomóc. Przejawia niesłabnący optymizm wobec życia jako takiego. I za to ją kocham. Hej! Co u niej? Chyba w porządku, jak na takie okoliczności. Później z nią porozmawiam. Jak się masz? Pytam o twoje zdrowie. Znośnie. Na pewno lepiej niż wtedy, kiedy wyjechałeś podjąć tamto śledztwo. Byłaś u lekarza? Nie. Ido, musisz do niego pójść. To może być coś poważnego. Nie jestem doktorem, ale codzienne wymioty nie są czymś normalnym. Idź do lekarza. Dobrze, już dobrze. Pójdę do niego. I wcale nie wymiotuję codziennie. Jak zwykle przesadzasz. Być może, ale zobacz się z nim jak najszybciej. Powiedz mi, gdzie mogę znaleźć Emila Corona? Kto to jest? Medyk sądowy badający tę sprawę. Muszę mu zadać kilka pytań. Skalnicz powiedział, że pracuje w tej starej kaplicy. Wiesz, gdzie to jest? Tak, zaznaczę ci na mapie. Nie potrzebuję mapy. Po prostu powiedz mi, gdzie to jest. O co chodzi z facetami i pytaniem o drogę? Weź tę mapę, będzie ci łatwiej. Zaznaczyłam ci położenie starej kaplicy. To niedaleko stąd. Okej, dziękuję, kochanie. Okej, muszę się zobaczyć z tym Koroną. Jeśli to możliwe, to masz się trzymać z dala od ulicy. Nigdy nie spaceruj sama. Tak, wiem, mówiłeś mi to już 1000 razy. Jestem ostrożna. Dobra, dam ci już spokój. Uważaj na siebie. Będę. Idź już. Co ty tu robisz? Czemu nie jesteś na swoim miejscu? No, powiedział mi pan, żebym... Nieważne. Dowiedziałeś się chociaż czegoś? Tak, szefie. Amerykanin właśnie rozmawia z dziewczynami. Wydaje mu się, że może nagabywać moje kobiety, tak? Słuchaj, przyjacielu, jak go zobaczysz, to wytłumacz mu co i jak. Że co mam wyjaśnić? Użyj swojej siły, Matole! Okej, szefie. Strasznie tęsknię za twoim bratem. Przynajmniej on miał mózg. Ja też za nim tęsknię. Dlaczego nie możemy go wyciągnąć? Bo wtedy pewnie ja również trafiłbym do pudła, debilu! Tego przynajmniej chcę skalnić. Mam wrażenie, że obwini mnie o te wszystkie morderstwa. Po co ja ci to mówię? Wracaj na miejsce! Jak zobaczysz Amerykańca, możesz mu dopieprzyć! Okej, szefie. Lepiej będę się trzymał z dala od tego dużego. Ten chudzielec to pewnie otokar Kubina. Kto by zapomniał takie nazwisko? W każdym razie jest to miejscowy Alfons. Urzęduje w tym sklepiku z bielizną, który rzecz jasna służy tylko jako przykrywka. Jest właścicielem kilku okolicznych spelun, między innymi kabaretu, którym pracowała niegdyś Ida. Chyba nigdy mi nie darował, że wykradłem Idę z tamtej mordowni. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Unosił się tam metaliczny zapach krwi i smród gnijącego ciała. Tę starą kaplicę przekształcono w pomieszczenie do sekcji zwłok. Teraz krew barwiła podłogę. Witam, panie Corona. Nazywam się Gus McPherson, jestem detektywem. Zostałem wynajęty, żeby pomóc mojej klientce... Halo? Proszę pana! Halo! Co jest? Co pan tu robi? Myślałem, że zamknąłem drzwi. Gdzie moja trąbka?
Co pan chce osiągnąć? Przyprawić mnie o zawał? Przepraszam, panie Korona. Kim pan jest i skąd pan zna moje nazwisko? Jak już mówiłem, jestem detektyw MacPherson. Inspektor Skalnicz powiedział mi, że mogę zadać panu kilka pytań. Skoro Skalnicz tak mówi, to w porządku. Co się stało z pańskim słuchem, jeśli mogę spytać? Pamiątka po wojnie. Byłem sanitariuszem. Zabierałem rannych z okopów do prowizorycznego szpitala. Pewnego dnia dostrzegliśmy rannego żołnierza na ziemi niczyjej. Pobiegliśmy po niego i pocisk z moździerza trafił mego towarzysza. Ja przeżyłem, ale niemal całkiem ogłuchłem. A więc to tam zdobył pan doświadczenie? Głównie tak. Jak na ironię, wojna skończyła się 3 tygodnie po eksplozji tego pocisku. Zechciałby mnie pan zapoznać ze swoimi obserwacjami na temat tej ofiary? Jasne! Przyczyna zgonu jest taka, jak poprzednie, poderżnięcie gardła. Nie mogą to być te wielokrotne rany kłute albo samo rozprucie? Nie, co do tego jestem pewien. Skąd taka pewność? Dzięki tej poprzedniej. Tej, którą znaleźliśmy w parku. Zginęła w tym samym miejscu, w którym ją znaleziono. Nie ulegało wątpliwości, że od rany na szyi. Cała reszta zapewne miała miejsce później. A jak pan doszedł do takich wniosków? Z pozostałych ran wydobywało się znacznie mniej krwi. W chwili przecięcia gardła serce wciąż biło. Mogłem to stwierdzić po ilości krwi, która wypłynęła z rany na szyi. Tak więc nie był pan przekonany co do przyczyny zgonu, dopóki nie ujrzał pan ofiary z parku. No cóż, miałem wątpliwości, ale gdy ją ujrzałem, to owszem, wszystko stało się bardziej klarowne. A ten morderca zastosowałby te same okrutne metody. Dokładnie. Ta ofiara z parku różni się czymś od pozostałych? Tak. Rana na jej szyi wskazuje na atak z tyłu. Pozostałe włącznie z tą zostały napadnięte z przodu. Gdybym tylko dysponował tamtym ciałem, mógłbym zademonstrować panu różnicę. Nie, w porządku. Ufam pańskiej ocenie. Nie dysponuje pan ciałem, ale może dysponuje pan aktami ofiary z parku. Tak, człowiek, który miał po nie wpaść, jeszcze się nie pojawił. Jaki człowiek? Chłopak na posyłki Skalnicza. Przychodzi po akta, które przygotowuje dla każdej ofiary. Wciąż nie pojawił się w sprawie tej z parku. A, rozumiem. Zaniosę dokumentację inspektorowi Skalniczowi, jeśli nie ma pan nic przeciwko. Nie, szczerze mówiąc, średnio mnie to obchodzi. Gdzie pan trzyma akta? W tamtym sejfie. Nigdy nie mogę zapamiętać szyfru, więc zapisałem go sobie na skrawku papieru. Chyba gdzieś się zapodział. Dziękuję, że poświęcił mi pan czas. Nie ma za co. Wiedział, że gdzieś tu jest szyfr do sejfu. Jak działa ten sejf? Co pan mówił? Jak działa ten sejf? Każdej cyfrze odpowiada symbol. Cała sztuczka polega na tym, że... Jak to było? Niech to szlak zapomniałem. Nienawidzę tej części swojej pracy. Niezbyt piękny widok. Biedna laleczka. Niczego się nie spodziewała. W każdym ciele znajduje się zagadka, która czeka na rozwiązanie.
Tylko jej ciało znaleziono na miejscu dokonania zabójstwa, w parku. Może policja coś przeoczyła. Musiałem sam to zbadać. Trzymaj się z dala od kobiet! No co ty, stary? To mi znacznie utrudni życie erotyczne! Gdy się ocknąłem, myślałem, że głowa mi pęknie. Nie pierwszy raz wpadłem w kłopoty przez swój błyskotliwy dowcip.